Cześć, witajcie. Tutaj Xalion, a to jest taki filmik po dłuższej przerwie na kanale, tylko był Battlefield. Ale nim przejdziemy do sedna filmiku, chciałbym wam zadać pewną zagadkę. Zobaczcie teraz kilka komentarzy z ostatniego tygodnia, powiedzmy, i waszym zadaniem jest zgadnąć, jaki jest ich wspólny mianownik. Czym one są do siebie podobne? Na przykład macie taki komentarz, taki komentarz, taki, jeszcze w sumie taki. Mieliście tam x komentarzy i teraz waszym zadaniem jest zgadnąć. Daję wam teraz 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czym one są do siebie podobne? Ano tym, że żadne pytanie nie kończy się znakiem zapytania. Otóż, pytania z reguły, a raczej zawsze, kończy się znakiem zapytania. Mamy w każdym języku takie zjawisko. Więc, o co chodzi? Na przykład w angielskim. What is this? This is a book. Tak jest. Mamy sobie w niemieckim. Ist es ein Buch? Ja. Das ist ein Buch. Mamy sobie. I mamy na przykład w polskim. Też mamy takie pytania, tak? Mamy sobie, o czym jest ta książka? Jest o języku znaczników HTML i stylach CSS. I każde z tych pytań kończymy znakiem zapytania. Także ja sobie wprowadziłem kilka miesięcy temu, w sumie miesięcy, można nawet tak powiedzieć, taką kampanię na kanale, że po prostu nie odpisuję na pytania, które nie kończą się znakiem zapytania. Dzięki temu mam więcej czasu, bo nie muszę się na przykład produkować na jakieś pytania ciężkie. Typu na przykład co? Tutaj pokazywałem wam wcześniej takie pytanie. Zrobisz kolejny odcinek z OMSI, jestem dzięki bliskie, a kiedy nie, jak co? Zrobisz kolejny odcinek z OMSI Solarisem dzisiaj, please, a jak nie, to kiedy? I widzicie? Musiałem się po prostu rozpisać. Zrobisz kolejny odcinek. Zrobię. Czy zrobię z Solarisem? No zrobię na przykład najbliższe z Poznania, tak? A czy dzisiaj, please? No nie, dzisiaj na pewno już OMSI nie będzie. A jak nie, to kiedy? No to kiedy? No, powiedzmy w następnym tygodniu. I widzicie? Już powiedzmy musiałem na to poświęcić te kilka chwil. A tak, mam wolne, sorry. Ale żeby była pewna równowaga na świecie, są oczywiście też pytania, na które odpowiadam. Na przykład, kiedy kolejny odcinek z OMSI 2? O następnego tygodnia wracam do regularnego nagrywania. Kiedy The Forest? No i prawda, tam odpowiedziałem, tak? Czy gram w CS-a? Gram. Kiedy będzie X-Pack? W następnym tygodniu. A co z X-Pack? Wraca od następnego tygodnia. I uwaga, teraz będą hity. Hit numer pierwszy. Super youtuber, nawet nie odpowiadasz na komentarze, ostatnia szansa, kiedy X-Pack, a jak nie odpowiesz, to ciebie przestanę lubi. No dobra, napisałem, że to jest jego problem, że zadaje pytania. No to gość napisał, później się tam dowiedziałem, że ma 10 lat, ja nie mam Facebooka, bo jest od 13 lat i mama mi nie pozwala, a przecież może ktoś zapomnieć o znaku zapytania na końcu i to trochę... Niemile, przepraszam. Ale to nie zdarzyło się mu raz, bo tam jeszcze wcześniej widziałem komentarze, który po prostu błąd na błędzie był, nie? No to napisałem, że konto Google też jest do 13 lat. Ale to mama pozwoliła mi mieć. No to macie tutaj wgląd, jaki gość ma nick. Zresztą gościu tam udzielał się pod odcinkiem, teraz powiem jakim. Ukryć się na widoku z Battlefielda. Możesz sobie wejść. Gdyby mama twoja zobaczyła te filmy, które ty tam nagrywasz, jak ty wyzywasz tych wszystkich ludzi, tych hejterów, jak ty to nazywasz, no to podejrzewam, że już tego konta Google byś nie miał. Siema, pizdeczku. Skończyłam z tobą zabawę. Wsadzę ci w dupę kiełbasę. Ojciec ciebie, hejterze, nie kochał. Ja to wiem, więc gówno mi z tej okazji jedz. Ale, wracając do sedna filmu, o czym miałem jeszcze powiedzieć. Na przykład, kojarzycie taki mem, co gość jak coś widzi, to wtedy sobie wkłada mikser do oczu, bo na przykład widzi taki komentarz jak ten, kiedy na przykład jest trochę przez samo H, może przez RZ i tym podobne. Co tam jeszcze były za błędy? Łapek w dół, zwykłe. To wtedy sobie wkłada ten mikser do oczu, nie? Ja bym najchętniej zrobił to samo. Tyle w temacie. Teraz przejdźmy do faktycznego tematu filmu. O co chodzi? Były święta, było wolne i tym podobne. Filmów nie było...
z 2 tygodnie, może nawet więcej. Pytacie się, kiedy X-Pac, kiedy OMSI, kiedy The Forest, kiedy coś tam, kiedy powracają filmy. Otóż wszystko teraz tłumaczę. Były święta, tak? Święta, czas, prawda, jakiegoś tam odpoczynku i tym podobne. Trzeba było troszeczkę sobie odpocząć. To raz. Dwa. Znaczy, było ogólnie kilka powodów, tak? To był ten pierwszy powód, ponieważ święta trzeba było tam przygotować, posprzątać, pomóc. Ogólnie święta gdzieś tam na wyjazdach i tak dalej, i tak dalej. Dwa. Ostatnie dwa tygodnie przed świętami na uczelni to był totalny zapierdziel. I wciąż taki będzie po tym nowym roku, po tym wolnym, kiedyś tam wraca chyba 8, coś w ten deseń. Nadal będzie ciężko, ale filmy już wtedy powinny być. Co dalej? Trzeci powód. Kupiłem abonament do WoWa, więc co robię? Gram w WoWa. No to akurat też jest powód, którego właśnie nie nagrywałem. I po prostu ten czwarty powód. Trzeba sobie czasami odpocząć. Ale to widzę, że nie tylko ja tak zrobiłem, ponieważ jest dużo, dużo teraz mniej filmów na YouTube w ciągu tego okresu świątecznego. I to właśnie nie tylko u mnie. Też jak tam sobie scrolluję tą stronę subskrypcjami, to po prostu teraz na dzień, powiedzmy, jest wrzucane 20% tego, co jest wrzucane nie w okresie takiego wolnego czasu. Także pomijając te wszystkie pytania o książki, o czym jest ta książka i co to jest, oraz ten mikser nieszczęsny, po prostu krótka informacja. Od jutra, gdzie wracają filmy, będzie OMSI, będzie X-Pac, będzie paczka modów, ponieważ już jest zrobiona nowa strona, w zasadzie przerobiona, tak, na paczkę 1.10. Już na przykład niektóre paczki w ogóle zniknęły z repozytorium, tam jak sobie pobieracie tą całą paczkę, tak. Także wszystko wróci teraz do normy, nowy rok i tak dalej. Po nowym roku będą pewne zmiany odnośnie dni, w których się pojawiają pewne filmy, ale to wam jeszcze nagram. Nagram to jeszcze tam, jak przyjdzie na to odpowiedni czas i pora. Natomiast dzisiaj to byłoby na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie, uczcie się pisać, bo nawet to, że macie te 10 lat, nie zwalnia was z tego, żeby pisać trochę przez CH, albo napisać, nie wiem, co tam jeszcze, lub przez uzwykły, a nie u z kreską, albo coś w ten deseń. Ja nie mówię już o interpunkcji, bo z interpunkcją i ogólnie z tym miałem masę nawet jeszcze problemów w technikum. Do tej pory czasami nie wiem, gdzie postawić przecinek, ale no, żeby pisać morze, w sensie morze, te fale wzburzone fale na morzu, napisać przez ży z kropką, no i to jakoś mi się po prostu w bani nie mieści. Tak wiem, muszę iść do fryzjera. Też mi się nie chce. Także tak jak mówię, mówię oczywiście przez u z kreską, także to, że macie właśnie 10 czy tam 12 lat, to nawet jak nie postawicie tego znaku zapytania, to już nie jest zapominalstwo, to jest już lenistwo. Takie lenistwo, które później się na was tylko odbije. Także to ja mówię, to już nie jest takie lenistwo, takie wiecie, o, położę się, bo jestem zmęczony, czy coś. To już jest po prostu takie lenistwo, z którego się trzeba leczyć. I tyle w temacie pisania. No oczywiście na pytania, bez znaku zapytania odpowiadać nie będę, zgodnie z taką moją zasadą. Mój kanał, moje zasady, dziękuję. Albo na przykład takie hity, patrzcie, macie. A co z X-Pac? On ci nie odpisze, bo jest chamski i nie odpisuje ludziom, którym się zapomni dać znaku. Także no, kończymy ten temat. Widzimy się w OMSI, widzimy się tam w X-Pacach, w nowej paczce modów i tak dalej. Także bęk, komentarze i tak dalej, subskrypcje mile widziane. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć! I niech słownik będzie z wami. Tu.